Cudny księże biskupie, witamy Cię serdecznie w naszej parafii i prosimy o udzielenie nam sakramentu bierzmowania. Znamy słowa naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Pragniemy, aby Duch Święty w pełni wstąpił na nas i dał nam wiele darów. Chcemy żyć według wiary, ale jeszcze jesteśmy słabi i niewytrwali. Potrzeba nam ducha mądrości i męstwa, abyśmy umieli odróżnić prawdę od fałszu i mieli siłę wybrać dobro. Pamiętamy też prośbę papieża Franciszka o modlitwę i przyjaźń z Panem Jezusem. Wiemy, że przyjmując bierzmowanie, zostaniemy mocniej z Nim złączeni i łatwiej nam będzie iść drogą Ewangelii. Prosimy więc, Ojcze, udziel nam ducha umiejętności i pobożności. Ekscelencjo, jeżeli można, ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, w imieniu rodziców młodzieży bierzmowanej i całej parafii Bydli, witamy Cię serdecznie wśród nas. Przed 15 laty przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, aby zostały ochrzczone. Dziś już jako młodzież same prosiły o bierzmowanie. Przez ostatnie 2 lata przygotowały się chętnie do sakramentu bierzmowania. Napełnia nas to radością, a nie oddala troski o dalsze ich życie. Ufamy, że Duch mądrości, którego otrzymają nasze dzieci dzięki Tobie, posłudze, czcigodny księży biskupie, pomoże im w podejmowaniu właściwych decyzji. Tobie, drogi księży biskupie, życzę wszelkich darzy bogów w realizowaniu apostolskiego błogosławieństwa. Szczęść Boże. Uczestniczyć w tej ofierze Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.